W tym filmie zobaczysz nowy EMA Start Show. To świetne narzędzie do rozpoczęcia programowania każdego nowego show. Zobacz, jak działa nowy Start Show. Przechodzę do menu i wchodzę w backup. Ładuję show z zakładki Demo Shows, czyli EMA Start Show. Widzisz dużo predefiniowanych elementów. Znasz predefiniowane widoki, presety, grupy, phasery. Jest ich dużo więcej niż w poprzednich wersjach. Jest też wizualizer i nowy widok Start show. Znajdziesz tu predefiniowane layouty. Layouty pozycji, kolorów, gobo, layout do improwizacji, czyli świecenia na żywo. Jest również oddzielny layout do update'owania kontentu zawartości. Zacznijmy od pozycji. Widzisz na górze makro numer 1, które jest instrukcją. Zajmujesz się tylko tym, co podpowiada instrukcja. Finalnie musisz tylko spaczować urządzenia i możesz świecić. Sprawdźmy, co podpowiada instrukcja. Pierwszy krok makra. Przejdź do patch i spaczuj urządzenia, które potrzebujesz w swoim show. Zatwierdzam przyciskiem OK. Aby dowiedzieć się, jak spaczować urządzenia, skorzystaj z e-learningu LTT lub instrukcji Grand Online. Zaprezentuję, jak to zrobić również tutaj. Otwieram patch. Mamy wiele bibliotek. Paczuję kilka urządzeń. Na przykład 10 sztuk. Numer urządzenia od 1, adres od 1. Zatwierdzam. Zamykam patch. Mam spaczowane urządzenia. Wciskam makro ponownie. Wypełnij grupy urządzeniami, które spaczowałeś mogę to zrobić wybieram urządzenia fixture 1 true 10 wciskam store i wybieram predefiniowaną grupę zatwierdzam merch aby dołączyć je do grupy wciskam makro ponownie wybierz makro numer 2 aby utworzyć presety pozycji Widzisz, że system tworzy wartości dla Twoich pozycji w presetach. Możesz teraz dopasować widok, aby lepiej widzieć, co robisz. Dodam okno 3D. Otworzę pulę presetów, gdzie widzę presety pozycji. System stworzył automatyczne presety pozycji. Zaznaczam grupę i rozmieszczam urządzenia w 3D. Dowiesz się, jak to zrobić z e-learningu lub instrukcji online. Włączam dimer na full. Widzisz, że presety pozycji, stworzone za pomocą Position Wizard, działają. To świetne, że mamy pozycje, których możesz natychmiast użyć. Kolejny krok. Sprawdź presety i wypełnij je wartościami tam, gdzie jest to konieczne. Możesz sam zadecydować o tym, jakie presety gobo chcesz wykorzystać. Presety dimerów i kolorów są predefiniowane. Dodając fakt, że są uniwersalne, możesz ich od razu użyć dla dowolnego typu urządzenia. Działają od razu. Wypróbujmy dimer i kolory, na przykład orange. Czy green. Chcę używać również layoutów. To kolejny krok numer 5. Wciśnij makro Cook Position, aby zapisać lub nadpisać wartości w sekwencjach pozycji widocznych w layaucie pozycji. W tym layaucie widzisz sekwencje. Te sekwencje zależą od Recipes. Są stworzone za pomocą Recipes, więc po każdym dopaczowaniu innych urządzeń, dzięki użyciu funkcji Cook jesteś w stanie szybko je aktualizować. Będą działały natychmiast. Wciskam makro numer 3 Cook Position, potem makro numer 4 Cook Color. Po zapisie presetów Gobo wybieram Cook Gobo. Teraz przechodzę do layoutu i już mogę go używać. Pozycje działają. Mogę połączyć to z czasami wejścia i opóźnień za pomocą przycisków makro. Pozycja z czasem wejścia 2 sekundy. Teraz opóźnienie, na przykład od 0 do 2 sekund. I pozycja do góry. Delay natychmiast działa. Jeśli chcesz wyłączyć czasy i pozycje, możesz wykorzystać przycisk All Position Off. Wracamy do domyślnej pozycji. Przełączę layout na kolor. Działa tak samo jak layout pozycji. Możesz użyć go natychmiast. Wybieram różne kolory. Mogę dodawać czasy, na przykład delay od 0 do 2 z podziałem na dwa skrzydła, czyli obiektem e -Matrix. Przechodzę do zielonego z podziałem na dwa skrzydła. Predefiniowane layouty i presety w nowym EMA Start Show to świetne narzędzie, aby szybko zacząć swoje show. Wykorzystaj makro numer 1, czyli instrukcję. Spaczuj urządzenia, zapisz je w grupach, programuj i bądź kreatywny. Koniecznie przetestuj EMA Start show i wykorzystaj nowe możliwości.